Cześć, witam Super. wszystkich. Ja mam na imię Łukasz, zajmuję się mobilną akwizycją od 2014 roku, gdzie zaczynałem w firmie Game Lion. To jest firma, która potem zmieniła się w Huge Games. Natomiast czym ja dzisiaj do Was przychodzę? To jest TikTok Story for UA Boomers, nazwane tak, no żeby po prostu się dobrze klikało, żeby to przyciągało wzrok. Ale będę mówił o tym, co nam się udało, czego nam się udało nauczyć, jeśli chodzi o akwizycję użytkowników na TikToku. To jest krótka historia o tym, co my zrobiliśmy, jaką wiedzę udało nam się zebrać i do czego doszliśmy. Oczywiście, jakby detale dalej. A najpierw kilka słów o naszej firmie, o Rage Quit Games. Co my robimy, kim my jesteśmy? Robimy high-endowe gry mobilne free-to-play. Mamy trzy flagowe tytuły. To jest Evillands, MMORPG, The Wolf, czyli symulator wilka. Jeszcze jest Tomorrow i kilka innych projektów gdzieś tam cały czas w produkcji. Nasze gry mają ponad 170 milionów pobrań razem wszystkie. Mamy ponad 140 pracowników, no i prawie 10 lat doświadczenia w produkcji gier. No i oczywiście mamy kilka otwartych stanowisk, gdyby ktoś był zainteresowany, to zapraszam do aplikowania. Jeśli chodzi o pytania, jeśli jakieś się pojawią, ja nie widzę w tej chwili tego okienka z pytaniami, ale na koniec bardzo chętnie na wszystkie odpowiem, jeśli jakieś się pojawią. Zatem przechodząc do meritum. Jeśli mówimy o TikToku, to trochę tak, wiecie, przypomina mi się ten mem Hello, how do you do, fellow kids? Bo tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o podejście wielu mobilnych reklamodawców do TikToka. Wszyscy myślą, że TikTok to jest platforma dla młodzieży, że tam wszyscy tańczą i śpiewają i są tam same nastolatki. Postaram się pokazać, dlaczego tak nie do końca jest, ale mniej więcej tak się czuliśmy, jak Steve Buscemi na tym memie, kiedy zaczynaliśmy, kiedy wchodziliśmy na tą platformę i kiedy myśleliśmy o tym, żeby zacząć tam pozyskiwać użytkowników. Natomiast co nas do tego skłoniło? Pokażę Wam coś, co było takim triggerem, który spowodował, że weszliśmy na tego TikToka, stwierdziliśmy, że to jest ten This czas. is the first ever wolf simulation game, and it is so much fun. In the brand new game, The Wolf Game, you're the king in this game, and you make all the decisions for your pack. That means you might have to make tough decisions to keep your pack alive, like if you need to fight another pack. This game can get pretty intense, and the graphics are super realistic, so you'll never get bored. So what are you waiting for? Join in on the fun and click this video to download now. This is To nie jest nasza kreacja, to jest kreacja naszej konkurencji, ale to był trochę tak jak cios pewną częścią ciała w twarz, bo nie dość, że jest to bezpośrednia konkurencja, bo symulator wilka jakiś tam, ale pierwsza, on twierdzi, że jest pierwsza, no oczywiście nie jest pierwsza, bo nasz wilk jest na rynku od 2017 roku, ma ponad 50 milionów instalacji na samym Google Playu, natomiast ta gra druga, obca, weszła na rynek w tym roku, bodajże w sierpniu, ma raptem 1 milion instalacji. No i tak naprawdę, co jest jeszcze istotne, to nasz wilk by SwiftApps, to jest jedna ze spółek, na którą mamy założone konto w sklepie, niedawno była w top grossing worldwide, to są dane według AppMagic. Więc no, jesteśmy więksi, jesteśmy lepsi, mamy fajniejszą grę, mamy więcej użytkowników, a ktoś wchodzi sobie na TikToka i mówi, że to jest pierwsza gra symulacji wilka. No nie, na to nie mogliśmy się zgodzić. Więc dlaczego TikTok, dlaczego wcześniej myśleliśmy o TikToku? Bo plan był taki, żebyśmy w Q3 albo Q4 tego roku na TikToka i tak weszli. Było kilka takich czynników, które spowodowały, że o tym zaczęliśmy myśleć już dosyć dawno temu, bo myślę, że gdzieś na początku tego roku nawet. Oczywiście wiadomo, zawsze są jakieś tam ważniejsze rzeczy do zrobienia niż odpalenie nowego kanału akwizycji, ale pierwszą rzeczą, która nas skłania ku temu, to jest świat post-scan, czyli zmiany wprowadzone przez Apple'a i to, że tak naprawdę na iOS-ie pozyskanie użytkowników jest o tyle trudniejsze, że widać dużo mniej. Czyli tak jak wcześniej wiedzieliśmy dokładnie, co się dzieje z użytkownikami, czy nam kampanie się zwracają, kiedy nam się zwracają, ile na nich zarabiamy, na nich wydając pieniądze na różnych kanałach pozyskania, tak w tej chwili no, zrobiło się to nieco trudniejsze. Oczywiście nie jest to niemożliwe, nie będę wchodził w detale samego skana, no ale jakby skan popsuł też biznes Facebookowy. No i kolejnym jakby triggerem, czy kolejnym przyczyną tego było to, że Facebook, zresztą nie tylko dla nas, ale dla wielu innych reklamodawców, Facebook, tak jak wcześniej, był jednym z podstawowych kanałów pozyskania,
Tak przestał być, bo zaczęło się robić raz, że dużo ciaśniej, dwa, że dużo trudniej i dużo gorzej ten kanał performował. Oczywiście w jakichś tam rankingach upsliderów, które potem będę pokazywał, czy singularów, Facebook, czy też Meta obecnie jest cały czas bardzo wysoko i nie twierdzę, że nie jest, że nie może działać. Natomiast dla nas i dla wielu innych reklamodawców, z którymi rozmawiałem, ten Facebook zaczął się robić problematyczny. Wyniki były niepowtarzalne, kampanie umierały bardzo szybko, jakby powtarzanie tych samych kroków, które działały wcześniej, no już nie powoduje takich dobrych rezultatów. Zasetapowanie całego tego skana, czyli tego schematu danych, które jest wysyłanych z platform analitycznych do Facebooka, czy też na samym Facebooku, no to też jest jakby kawał data science, który trzeba odrobić, więc o ile Android jeszcze jakoś się broni, tak iOS jest dużo trudniejszy. No i tutaj oczywiście TikTok wchodzi cały na biało, twierdząc, że są świetni na iOS-ie i mają więcej użytkowników na iOS-ie, dlatego oczywiście my jako boomerzy user acquisition zaczęliśmy testować od Androida, ale do tego jeszcze przejdę. Oprócz tego mamy jeszcze sezonowość w czwartym kwartale tego roku, jak w każdym kwartale, czwartym kwartale każdego roku, od Halloween począwszy, kończywszy na świętach, bardzo mocno brandy wchodzą w, jakby w pozyskiwanie ruchu, bardzo mocno wchodzi e-commerce, więc robi się zwyczajnie ciasno i drogo, bo walczymy o tych samych użytkowników, no bo ich się jakby nie robi więcej na rynku, natomiast więcej reklamodawców stara się jakby zwrócić na siebie uwagę, więc stawki idą do góry, w związku z tym jakby ekonomia gier niekoniecznie będzie za tym podążała zawsze, ekonomia pozostaje taka sama, w związku z czym kampanie spłacają się zwykle gorzej. Więc wielu reklamodawców odstawia nogę w tym momencie, jakby trzymając tylko to, co ma sens ekonomiczny, to, co jest uzasadnione, tak żeby po prostu nie spalać budżetu w czwartym kwartale. No i oczywiście kolejnym takim czynnikiem jest skalowanie w poziomie, bo oprócz tego, że możemy rozwijać sobie kampanie, dodawać nowe kampanie w obecnych kanałach pozyskania, czy to będzie Google Ads, Facebook, jakieś DSP, cokolwiek, to oczywiście jakby dobrą praktyką jest rozwijanie akwizycji w poziomie, czyli poszukiwanie nowych źródeł pozyskania. No i te cztery jakby punkty są tutaj dosyć istotne. No i dalej, dlaczego TikTok? W 2021 roku to była najbardziej ściągana aplikacja na telefony użytkowników. To są dane według Aptopi. Jak zwrócimy uwagę tutaj, w pierwszej dziesiątce jest jeszcze CapCut. CapCut to też jest aplikacja od TikToka, to jest wideoedytor, który służy do nagrywania TikToków de facto. Ważna rzecz, o której warto pamiętać, to TikTok nie jest hitem zeszłego roku, czy nawet sprzed 2 lat. Firma ByteDance, która jest właścicielem aplikacji, już oferuje ją na rynku od ładnych kilku lat, myślę, że co najmniej od 4 albo i 5. Najpierw ta aplikacja nazywała się Musical.ly i też można było w niej pozyskiwać użytkowników. Pamiętam, że robiliśmy takie przymiarki dawno, dawno temu jeszcze w Huge Games. Według upsliderowego indeksu SCAN, to jest taki indeks, który pokazuje, które źródła pozyskania mają największy sens dla, powiedzmy, danej kategorii, dla danej jakby typu aplikacji czy gier w danej kategorii gier i tak dalej. TikTok jest w tej chwili, według ostatniej 14 bodajże rewizji tego indeksu, jest na 3. miejscu już po Facebooku i po Google Ads, czyli jakby najpotężniejszych platformach w tej chwili, 3. jest TikTok. No to już jest jakiś wyznacznik tego, że no warto przynajmniej się tym zainteresować, bo kogo tam nie ma, to zwyczajnie zaczyna tracić swoją pozycję rynkową. Podobnie widzi to Singular. Singular to jest podobna firma do Upslayera, platforma MMP, która służy do analityki pozyskania użytkowników mobilnych. Tutaj według jakby ogólnie, według ogólnego rankingu, nie tylko Scana, TikTok jest na 4. miejscu. Oczywiście jest cała masa innych firm i te rankingi trzeba brać no, jakby z odrobiną with a grain of salt, z braku lepszego określenia po polsku, bo może być tak, że jeden duży advertiser, reklamodawca, który wydał dużo kasy w danym kanale pozyskania, nagle pojawi się tutaj gdzieś w tym rankingu. Widziałem już takie wcześniej sytuacje, kiedy
to się pojawiał i bardzo szybko znikał. Natomiast to jest jakby spójne przez kilka ostatnich rankingów i kilka różnych firm. Także no, raczej myślę, coś jest na rzeczy. Kilka faktów o samym TikToku. Dlaczego TikTok jest no, w tej chwili właściwie jednym z największych kanałów pozyskania już. To jest miliard instalacji, miliard użytkowników miesięcznie, ponad 15 milionów użytkowników dziennie na Androidzie, ponad 30 milionów użytkowników dziennie na iOSie. No, to są liczby jakby nie do pogardzenia. Średni czas sesji 90 minut. Naprawdę, 1,5 godziny dziennie to można spokojnie na tej platformie osiągnąć. 19 sesji aplikacji dziennie, też spokojnie. Ja wiem to sam po sobie, za chwilę będę o tym mówił jeszcze. 37% użytkowników traktuje platformę jako product discovery. Oni mają taki słynny hashtag TikTok made me buy it, którym się bardzo chwalą. No oczywiście jakby tutaj oni budują swój własny biznes na tym, że to jest dobra platforma do sprzedaży czegokolwiek, ale faktycznie tak to wygląda. Ja sam dostaję dużo reklam, no, dlatego że oglądam dużo reklam z racji wykonywanej pracy, ale nie tylko gier mobilnych. Dostaję również sporo reklam, trochę typu AliExpressowego, trochę różnych ciekawych rzeczy. I faktycznie ta platforma jest tak skonstruowana, że naprawdę fajnie mnie namawia do czegoś, do kupienia czegoś. No i co ważne, to będę podkreślał kilkukrotnie, 88% użytkowników ma włączony dźwięk. To jest o tyle istotne, że w przypadku wcześniejszych platform, czy też sieci Rewarded Video, jak IronSource, czy Wangle, czy Uplovin, większość użytkowników, bo mówi się nawet, że 3/4 ma ten dźwięk wyłączony, więc reklamodawcy niekoniecznie zawsze przywiązywali super uwagę do tego, jaka ta muzyka w tle reklamy leci. Ważne było wizualnie, żeby ona była zachęcająca. Natomiast tutaj dźwięk jest super kluczowy. Jeśli chodzi o demografię na TikToku, mimo że to jest chińska platforma, oczywiście no firma ByteDance pochodzi z Chin, mają oczywiście oddziały na całym świecie, w tym w Polsce. Przy okazji pozdrawiam, bo jest świetny support i naprawdę bardzo fajnie się z nim pracuje. 130 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych, no to jest praktycznie połowa wszystkich ludzi w Stanach, można do nich sięgnąć za pomocą TikToka. Powiedzmy Indonezja, czy Brazylia, czy Meksyk nie każdego interesują, ale 21 milionów użytkowników w Wielkiej Brytanii, 17,5 w Niemczech, czy 17 we Francji, to też są liczby, którymi nie można pogardzić. Można tam naprawdę sięgnąć po wielu użytkowników z wielu krajów. Nie jest tak, że to jest tylko ograniczone do jakiejś puli krajów, tak jak nie wiem, Kakao Ads czy Line do Korei czy do Japonii. Tutaj naprawdę jest to platforma globalna. Jeśli chodzi o demografię, to jest przewaga kobiet na tej platformie. To są dane, które są gdzieś tam pozyskane ze Statisty czy z Hootsuite'a. Natomiast no, nie jest to coś, do czego szczególnie przywiązujemy wagę, jeśli chodzi o publikację reklam mobilnych. No, może jest jakaś drobna różnica, jeśli chodzi o publikowanie czy produkcję reklam kierowanych do kobiet i do mężczyzn. Aczkolwiek z praktyki wiem, że raczej się do tego nie przywiązuje za wielkiej wagi. Natomiast co jest istotne, to ponad 50% użytkowników TikToka jest w wieku 30+. Ja byłem bardzo zaskoczony takimi danymi, bo wydawało mi się, że no, jakby większość będzie 10 do 19 w tej pierwszej kategorii, tam będzie 60% użytkowników, co miałoby o tyle znaczenie, że jakby moc zakupowa takich użytkowników no, nie jest tak duża jak użytkowników bardziej dojrzałych. Tak? Oni nie mają tak zasobnych portfeli, czy też niekoniecznie chętnie dokonują zakupów w grach, no bo zwyczajnie raczej użytkownicy, którzy już są dorośli, którzy mają pracę, chętniej kupują. Natomiast okazuje się, że tych użytkowników w wieku, powiedzmy, najbardziej interesujących reklamodawców jest zasadnicza większość. Mało tego, jest tych użytkowników 50+, nawet 11%. Ja obserwuję na przykład na TikToku taką babcię, która ma lat 92, jest w domu starców i publikuje TikToki o tym, jak tańczy i lekarz jej zakazał tańczenia, bo może się przewrócić i złamać biodro. Także polecam zresztą na przykład projekt Dupa, który też jest po polsku, przepraszam za, ale to jest tylko nazwa użytkownika.
Więc jak ugryźć tego TikToka? No, najlepiej zacząć od siebie. To jest zrzut z My Apps Time, z mojego własnego telefonu za ostatni miesiąc, gdzieś złapany w listopadzie. Spośród całkowitego czasu w aplikacjach, no jakby 28, prawie dobę, znaczy ponad dobę w ciągu miesiąca spędziłem na samym TikToku. Czy to dużo, czy to mało, nie wiem. Natomiast nie jest trudno wykręcić taki czas. Naprawdę to jest bardzo wciągające medium. Wiele osób lubi jakieś tam kompilacje filmików, czy to kompilacje faili, czy filmy typu Les Up na YouTubie. No to jest praktycznie to samo, tylko on demand, czyli można sobie oglądać dowolnie długość. Jest tak zwany infinite scroll, czyli tak długo jak się scrolluje, tak się te wideo dostaje. No i bardzo łatwo to zrobić. Dlaczego to jest ważne? Bo myślę, że wychodzę z założenia, że tą platformę trzeba rozumieć, żeby no, nie być takim boomerem, czyli żeby nie wejść z czymś, co niekoniecznie ma sens i wiadomo, aplikować to, co robiliśmy na innych kanałach, na ten kanał, który jest dosyć specyficzny, bo to tak naprawdę wszędzie kreacja jest bardzo ważna, ale tutaj ona jest wręcz krytyczna, bo reszta tak naprawdę jest super prosta, natomiast kreacja jest najważniejsza i trzeba to rozumieć. Trzeba rozumieć, czym są trendy, czym jest FYP i co jest aktualnie na topie, żeby tą kreację dopasować. A dlaczego? To o tym będę mówił dalej, ale cykl życia kreacji jest bardzo krótki. Jeśli chodzi o organic content, to... Bring the action. To taki TikToczek krótki a propos organic contentu. Natomiast tutaj nie będziemy się skupiać ani na organic contencie, czyli na tych takich postach typowo społecznościowych, ani na influencerach, bo to są jakby osobne zupełnie tematy. Natomiast to, co jest ważne, o czym trzeba pamiętać, to trendy są kluczowe oczywiście. Trendy równa się tak naprawdę muzyka. I wystarczy chwilę na tym TikToku posiedzieć, żeby zobaczyć, co jest aktualnie na topie. I oczywiście w reklamach nie możemy wykorzystać tej muzyki, która jest, powiedzmy, w trendach, no bo zwyczajnie to jest copyrighted content. Oczywiście nie możemy do pewnego stopnia, bo niektórzy to robią. Nie będę tutaj wskazywał palcem na reklamodawców, którzy tak robią. Natomiast nasz dział legal, pozdrawiam Janek, wyraźnie powiedział, że nie możemy. Zresztą TikTok sam mówi, że no nie można. Jest biblioteka muzyki dostępnej komercyjnie. Jeśli mamy do czegoś prawa, to możemy to wykorzystywać w reklamach. Jeśli nie, no to wkraczamy w szarą strefę i raczej nie powinniśmy, no bo zwyczajnie narażamy się na nieprzyjemności ze strony właścicieli praw autorskich. Więc o ile trendy i muzyka w trendach jest bardzo istotna, to całą zagadką pozostaje to, jak się podpiąć pod trend, jednocześnie nie wykorzystując tego, co może być objęte prawami autorskimi w ramach tego trendu. No i oczywiście czas postowania bardzo istotny dla kontentu organicznego. Wtedy, kiedy nasi odbiorcy są dostępni na TikToku, wtedy powinniśmy postować, żeby oni to dostawali. Dla paida jest pomijalny, no bo my płacimy za te wyświetlenia, więc tak czy inaczej świecić tą reklamą będziemy wtedy, kiedy użytkownicy będą, więc to nie ma znaczenia. No i oczywiście w organiku jest turbo istotne wykorzystanie hashtagów i tak zwanego for you page bądź FYP. FYP to jest miejsce, gdzie każdy chce się znaleźć, bo to jest po prostu ten podstawowy feed, który każdy dostaje. Zresztą o algorytmie TikToka też nie będę mówił tutaj, ale jest bardzo sprytny. Wystarczy, jeśli o mnie chodzi, 3 wideo i TikTok już wie, co ja chcę oglądać, więc nie ma tutaj jakby, nie ma właściwie tak, że muszę oglądać content, który mnie nie interesuje. Jak ugryźć TikToka, część kolejna, czyli skoro mówię o tych kreacjach, no to warto byłoby popatrzeć, co robią inni. Są oczywiście narzędzia zewnętrzne, które umożliwiają przeglądanie tych reklam. To jest konkretnie PP Ads, z którego ja sam korzystałem. Wygląda jak każde inne narzędzie. Jest oczywiście jakiś tam plan darmowy, są plany płatne i umożliwia przeglądanie razem z podstawowymi metrykami. Natomiast sam TikTok ma też bardzo fajne narzędzia wbudowane, coś jak Facebookowa Ads Library, tylko trochę lepsze mam wrażenie. To jest TikTok Creative
Creative Inspirations i też pokazują, oczywiście nie pokazują tyle detali dotyczących samych metryk, ale do inspiracji dla artystów to jak najbardziej wystarczy. No i jeśli już przy tym jesteśmy, to warto byłoby się rozejrzeć, co robi konkurencja i jak to robi. No i teraz przechodzimy do tej części, gdzie będę pokazywał trochę wideo, więc please bear with me. Mam nadzieję, że to się będzie dobrze wyświetlało, nie będzie nic cięło, ale jako, że jest to medium wizualne, no to myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. I dalej, to jest nasza konkurencja, czyli The Wolf. I moja ulubiona. Wolf game. Play now. Nasza konkurencja stawia bardzo mocno na opowiadanie historii. I to jest oczywiście spoko, storytelling jest zawsze w modzie i storytelling mówi się o tym, że to jest jakby podstawowa metoda pokazywania reklam, że one powinny opowiadać historię, powinny wciągać użytkownika do jakby do opowieści, żeby przekonać go do pobrania czy zakupu, czy jakikolwiek będzie cel kampanii. Natomiast widać, że oni już trochę jakby od tego, znaczy trochę przy tym zostają, trochę od tego odchodzą, bo ta reklama z kurą, moja ulubiona ich reklama, już jakby wchodzi bardziej w rzeczy, które są popularne na TikToku, czyli złapanie uwagi, bo też tak jak na feedzie facebookowym mamy, jeśli nie złapiemy uwagi, no to mamy raptem kilkaset milisekund, żeby coś pokazać. Tutaj mamy kurę znoszącą złote jajka na samym wstępie i myślę, że po to to zrobili. Natomiast storytelling, o ile jest fajny, tak jakby sama produkcja reklam storytellingowych jest o tyle skomplikowana, że no zwyczajnie zajmuje dużo czasu. Trzeba napisać scenariusz, zrobić jakiś scenopis i potem dopiero to wyprodukować. My postanowiliśmy pójść trochę inną drogą, ale jeszcze zanim pójdziemy do tego, co my robimy, to co zrobiła nasza konkurencja? Raid Shadow Legends, ulubiona firma wszystkich, wszędzie już byli, z każdym youtuberem robili reklamy, wyskakują z lodówki, więc zobaczmy, co oni robią na TikToku. Okay, this is gonna be tough. Last week I slew the Spider Queen. I didn't mean to. I'm not a fighter, I'm an HP guy. But my player, he gave me this sweet legendary artifact. I just wanted to check it out and... Boom. Raid Shadow Legends. Play for free. Oh, I did it again. I did it again! To jest w stylu znanych reklam Raida, takich bardzo cinematikowych, bardzo wysoka wartość produkcji. No, jak zobaczyłem to stwierdziłem, że no może jeszcze nie teraz, chociaż jeden z naszych artystów upiera się, żeby kupić strój do motion capture i jakby robić podobne rzeczy. Natomiast no, sama wartość produkcji i jakby ilość środków i sił, które trzeba na to przeznaczyć, przekonała mnie, że to jednak jeszcze nie teraz. Ale myślę, że sam Raid się przekonał, że niekoniecznie tego typu reklamy mają sens. Who should I choose? Nah. Galick looks awesome. No way.
Let's pick him. Who would you choose? Zwracam uwagę na tego lektora, bo on jest dosyć istotny. OMG, this game is amazing. Choose your champions. Explore and fight. Defeat bosses. Show your skills in PvP battles. Raid, Shadow Legends. Ten lektor jest kluczowy, to jeszcze będę o tym mówił przy okazji naszych reklam, ale okazuje się, że niekoniecznie robienie voice-overów z aktorami głosowymi ma sens. Te voice-overy za pomocą tego lektora, syntezatora, jakkolwiek to zwać, są takie turbo TikTokowe i wszyscy rozpoznają ten styl. Ja myślę, że to nawet było tutaj widać pomiędzy pierwszą reklamą a dwoma następnymi. No ale idźmy dalej. Co robi, jak to robią jeszcze inni? Tutaj mamy Family Island. Family Island ma zupełnie inny styl reklam. Oni wykorzystują zamiast gameplayu, zamiast syntezatora, wykorzystują takie, ja to nazywam, semi-influencerskie reklamy, czyli mamy prawdziwych ludzi, którzy o tym opowiadają. To też jest jeden z trendów, które gdzieś tam się pojawiają. Zobaczmy, co oni robią. Hey, you play Family Island, right? I don't just play it, I live it. Okay, well, I need some help. I'm a little lost. Okay, take notes. Make sure you're planting so you can harvest, cook, and trade. And keep your energy up. You don't want them sleeping on the job. Got all that? Good. What about you? Have you downloaded Family Island yet? He is a 10, but he plays Family Island constantly. 15 out of 10. Very addictive. No, akurat pomieszała mi się kolejność tych reklam, ale to jest bardzo ważna reklama, bo to jest reklama, która dokładnie odpowiada jednemu trendowi. He is 10 out of 10, but. Był taki trend bardzo popularny na TikToku, podejrzewam, że nadal jeszcze jest i oni bardzo fajnie jakby do tego trendu się podpięli ze swoją reklamą. Wait, I'm playing Family Island too. This is a fun game where you can craft, travel, choose plot twists and enjoy the cool island atmosphere. Play for free by yourself or with friends. To jest kolejna reklama, gdzie bardzo fajnie zahaczyli o trend POV, czyli Point of View. Też było takie mnóstwo filmików pod tytułem POV, gdzie ludzie pokazywali się z jakiegoś tam, no, z jakiegoś punktu widzenia jakąś sytuację. Oczywiście potem jest przejście do takiej ordynarnej reklamy mobilnej, która powiedzmy no już nie jest taka fajna jak sam początek, ale sam początek jest bardzo TikTokowy. To idźmy dalej. Jak to robi Age of Frostfall? To są moje ulubione reklamy w ogóle. One of the best tower defense game I've ever played. It's called Age of Frostfall. This is a fast-paced tower defense game, so there's no long setup and the action starts right away. You can deploy swordmen and bowmen in multiple locations to defend your tower and wipe out the enemies. The graphics are busting, the combo rating is off the charts, and I'm about to go to play right now. You can get yours at the link below. I następna. W tej reklamie, którą tutaj widzieliśmy, jest istotne, że mamy reklamę porównawczą tak naprawdę, która jest zakazana praktykami na przykład Google. W Google takie reklamy nie polecą. Co prawda sam napis, że Tower Defense of 2022 nie jest napisem best, ale mimo wszystko sugeruje, że jest najlepszą reklamą, znaczy najlepszą grą. Plus to jest to, co jest poniżej, czyli porównanie do innej gry, to jest nawiązanie do Kingdom Rush, które dla mnie personalnie jest bardzo jakby profanity, bo jestem wielkim fanem Kingdom Rush, więc porównywanie się do Kingdom Rush uważam za skandal. No ale taka reklama przeszła.
No i ostatnia reklama. I told you that fried chicken tasted weird. Now I have a stomachache. I'm okay. So fine. No, I don't. Me first! I called it first! Hey, I called it first! No, I need it! Please! Hey, I need it more! Come on! I got Nightshard in Age of Frostfall. 10,000 troops, a 3-star flame dragon. I defeated 60 waves of Unmelted, and I have a power of 3 million. Listen, noob. When it comes to Age of Frostfall, I got Evane, 100,000 advanced troops, and a 5-star flame dragon. And I defeated 100 waves of Unmelted, including the most powerful Unmelted King. I have a power of 10 million. How are you so strong? What? Didn't you know? You can get Evine right at the start now. If you enter the gift code AOF888, you can get free recruitment coupons and resources too. You'd be able to beat the game as easily as I did. Download now with the link below. To jest cały trend takich reklam, ja nazywam fekalnymi, ale no cóż, no advertiserzy, reklamodawcy produkują takie reklamy, widać, że to musi jakby przyciągać uwagę, natomiast no, dla mnie to jest bardziej rzecz zabawna, bo ona sama nie pokazuje gry, aczkolwiek pewnie jest dobrze dopasowana do platformy. Aczkolwiek ja sam nie jestem zwolennikiem takich misleading ads, czy nie pokazywania tego, jak gra wygląda tak naprawdę, więc no niekoniecznie może bym się poświęcał uwagę na nakręcenie takiego całego wizualu, który opowiada o historii walki o tron. No i Hero Wars. Hero Wars też wszyscy znają, myślę. Hero Wars słynie z różnych dziwnych reklam, które niekoniecznie mają coś wspólnego z grą. Zobaczmy, co oni robią. Tutaj od razu powiem, że pewnego rodzaju profanity, które nie przeszłoby na Facebooku, czy w Google Ads, czy w innych sieciach, na TikToku jeszcze nadal przechodzi. Więc myślę, że dlatego oni sobie na to pozwalają. Taka bardzo klasyczna reklama Hero Warsowa z tymi wieżami i jakby zdobywaniem kolejnych poziomów, pokonywaniem przeciwników. Myślę, że wiele osób ją rozpoznaje, bo one się bardzo dużo świeciły. Zobaczmy następną. Hey, sweetie! What? No! Let's try this way. Not working. Oh, I got it. Training sword. So I guess that's enough to kill this spider. Yeah, take it! Let's check what's up first. Yeah, who's the boss here? Ooh, a better sword. Oh no! Wrong way! If you think you can beat all the levels, you probably should play right now. Co do zasady, reklama bardzo podobna, tylko chciałem zwrócić uwagę na ten pierwszy attention grabber, który przewijam. Ta postać jakby... O, myślę, że tutaj dobrze widać, co tutaj się zadziało. No i ostatnia z reklam Hero Wars. Myślę, że wszyscy widzą, o co chodzi. Tutaj jakby nic odkrywczego w samej reklamie nie ma, poza tym, że oni podchodzą do tego bardzo mocno, tak jak podchodziliśmy na Facebooku, czyli attention grabbing w pierwszej sekundzie. No tutaj mamy, jak zwróciliście pewnie uwagę, rysowanie po czymś brzuchu po to, żeby tą atencję złapać. Czy to jest dobry sposób? Prawdopodobnie tak. Tutaj też jest istotne te pierwsze 500 milisekund w reklamie. Natomiast myślę, że dużo bardziej krytyczny jest dźwięk i złapanie uwagi dźwiękiem niż takim, powiedzmy, sketchy wizualnym. No dobra, co zaskakuje?
Tak jak mówiłem, reklama porównawcza przechodzi. The best of, number one, to widziałem. Muzyka, teoretycznie nie możemy wykorzystać muzyki trendowej. Praktycznie, no cóż, widziałem niejedną reklamę, gdzie muzyka z trendów na pewno copyrighted i niedostępna w bibliotece komercyjnej jest wykorzystywana. Myślę, że no, to jest tak długo, jak się ktoś o to nie upomni, natomiast da się to zrobić. Sama moderacja reklam wydaje mi się nieco łagodniejsza niż na innych platformach. Zdarzyło mi się, że miałem na Facebooku reklamy z postacią, rysunkową postacią, to była chyba Alicja w Krainie Czarów, która miała tak delikatnie takim V zaznaczonym dekolt i to już spadło za właśnie za nagość. Tutaj, jak widzieliście, rysowanie po brzuchu, reklamy fekalne, inne takie rzeczy. Są jeszcze bardziej fekalne reklamy niż to, co tutaj pokazywałem. To cały czas przechodzi, więc jest o tyle łatwiejsze, że można sobie na więcej pozwolić. No i mam kilka takich zasadniczych, powiedzmy, trendów, które widać w reklamach. To jest przede wszystkim gameplay, pokazywanie gameplayu. TikTok też mówi, że gameplay najbardziej się sprawdza z tego wszystkiego, co advertiser może pokazywać. Kolejnym jest użycie prawdziwych ludzi, czyli jakby taki social proof, że ktoś mówi, że ta gra jest fajna, ktoś o niej opowiada, najlepiej, wiecie, z tym mikrofonem od słuchawek, taki, żeby wyglądał autentycznie. No i syntezator, który wydaje się taki bardzo TikTokowy, bardzo popularny, bardzo wiele filmów z tym syntezatorem widać. My sami go zresztą też używamy. Więc od czego my zaczęliśmy? No, my stwierdziliśmy, że skoro to jest, to kiedyś było Musical.ly, była platforma, gdzie tańczą, gdzie młodzież tańczy, na pewno słyszeli o Charli D'Amelio, która była u Jimmy'ego Fallona w programie, która zasłynęła z tego, że właśnie tańczy na TikToku, no to stwierdziliśmy, że od tańca zaczniemy. No i do czego doszliśmy? Jeden z naszych wspaniałych grafików stwierdził, że weźmie potwora z gry i zmusi go do tańca. But instead, I found this dancing orc on my stove. What should I do? To jeszcze w ostatniej reklamie doszliśmy do tego, że jakby ten syntezator to jest ta rzecz na TikToku, która się sprawdza. Natomiast sama produkcja nie pokazuje gry. Ona oczywiście wydawało nam się z takiej boomerskiej perspektywy, że taniec, że to będzie pasowało do TikToka. Te reklamy oczywiście poleciały, nie poświeciły się szczególnie, nie przyciągały uwagi. Natomiast sam efort na produkcję był bardzo duży. One oczywiście mi się bardzo podobają, bo ten tańczący Orc Demon jest świetny, to jest świetnie zrobione, bardzo ładnie, wizualnie, natomiast no, z punktu widzenia performance'u kampanii to nie przyniosło nic. Więc od czego zaczęliśmy w Wolfie z kolei, bo to jest nasz drugi flagship title. There are two widely recognized species of wolves in the world, the red and the gray, and close to 40 subspecies. Thank you.
soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. No tutaj już byliśmy trochę mądrzejsi, bo próbowaliśmy się podpiąć pod trend kilka faktów o. Wykorzystywaliśmy muzykę, no oczywiście wzięliśmy cztery pory roku, bo nie podlega prawom autorskim. Wzięliśmy jakiś kawałek rapowy, który był dostępny w bibliotece. No i to było jakby pierwsze, jedna z pierwszych kreacji, które stworzyliśmy akurat do tej gry. Jeśli chodzi o sam setup i możliwości TikToka, to jest to bardzo zbliżone do Facebooka. Jeśli ktoś robił kampanię na Facebooku, to z TikTokiem zasadniczych problemów nie będzie miał, bo możliwości są właściwie identyczne. Czyli mamy optymalizację na instalację, na liczbę eventów i na wartość, powiedzmy, sprzedaży czy wartość samych eventów. Struktura również jest identyczna. Mamy kampanię ad grupę i w niej mamy reklamy. Optymalizacja na eventy jest dostępna już po jednym zakupie, więc no, trochę wcześniej niż na Facebooku, to bardzo szybko działa i mają bardzo fajne rozwiązanie dla iOS-a, czyli App Profile Page, który jest jakby krokiem pośrednim pomiędzy reklamą a sklepem, no bo twierdzą, że to się im bardzo dobrze sprawdza, wyniki iOS przynosi doskonałe z TikToka, więc oczywiście jeszcze raz to podkreślę, że my jako boomerzy, którzy wiedzą lepiej, znają się na wszystkim, zaczęliśmy od Androida naturalnie. No i jakie były wyniki? To był jeden z flightów jednej z kampanii, oczywiście w szczegóły wchodzić nie mogę. Zaczęło się to bardzo szybko, bardzo fajnie się wyskalowało, pierwsze zakupy od razu zaczęły wpadać praktycznie, no więc ucieszyliśmy się, no bo kurczę, leci skala, jest fajnie, poszło do góry, koszty akwizycji są znośne, więc idziemy. Po czym za chwilę, dosłownie 4-5 dni później zaczęło nam to lecieć w dół. No i cóż, co się okazało? To tak działa, tak to wygląda. Kreacje bardzo szybko się zużywają i no niestety cykl produkcji kreacji musi być bardzo szybki. Mimo że ten lider wśród kreacji wyłania się praktycznie od razu, bo to jest różnica, będę jeszcze o tym mówił, o różnicy pomiędzy najlepszą a najgorszą kreacją, ale to jest w pierwszych kilka godzin kampanii. No i jakie kreacje nam wygrały? Pierwsza kreacja, jeśli chodzi o Wilka, to była właściwie jedna, która powtarza się przez dłuższy czas. Kreację ze śmiercią postaci, to wybraliśmy trochę na podstawie tego, co nasza konkurencja robi. Tam często te zwierzaki w tym drugim wilku padały w reklamach, więc stwierdziliśmy, że właściwie dlaczego nie. No i okazało się, że to całkiem dobrze działa. Tu ja mam akurat wersję, która jest bez voice-overu, natomiast była jeszcze wersja z voice-overem, z syntezatorem. I saw someone playing this game. They were using magic. Why would they pick a sorcerer? You will be crushed in seconds. See, I've told you. GGS. But if you pick an assassin to play and manage to drop a nice gear, then get OP daggers, you will be legendary. You can pick whatever skill you like and enjoy wiping mobs out. Try this game out and don't get wrecked. No i tutaj jakby porównując tego pierwszego tańczącego demona do tej reklamy, widać, że to jest jakby zupełnie inne, totalnie inne podejście, bo tutaj jesteśmy typowo TikTokowi, mamy napisy, mamy voiceover, a nie tańczącego demona ładnego, dorobionego. I tutaj też podpięliśmy się pod trend POV. You look more dramatic in slow motion. No jakkolwiek reklama jest po prostu nagraniem gameplayu spowolnionym, tak no ona bardzo dobrze nam się sprawdziła.
I co istotne, jakie były różnice pomiędzy najlepszymi i najgorszymi kreacjami w danych kampaniach? To są oczywiście dane uśrednione i jakby zindeksowane, no bo nie mogę pokazać konkretów, ale różnica w koszcie pozyskania, koszcie instalacji w przypadku Wilka to było ponad dwa razy. Dwa razy niższy koszt pozyskania w najlepszej kreacji. Liczba impresji czy też zasięg, to jak bardzo algorytm sobie wybrał tą kreację, żeby ją serwować użytkownikom, to było ponad 8 razy i różnica ROAS, czyli zwrotu z inwestycji, to było 76 punktów procentowych pomiędzy najlepszą a najgorszą kreacją. Natomiast w przypadku Evil Lansów różnica kosztu pozyskania to już było 4 razy, różnica impresji, czyli zasięgu, to była 16 razy, natomiast różnica ROAS no nieco mniej istotna, 12 punktów procentowych, nadal sporo, bo to jakby zmienia postać rzeczy, jeśli chodzi o cały performance kampanii. No i jakie mamy wnioski z kreacji, czego się nauczyliśmy? Podkreślę, że to nie jest jakby tylko moja wiedza, tylko to jest to, co udało nam się skompilować z wiedzy dostępnej, z tego, co usłyszeliśmy od TikToka, tego, czego sami się nauczyliśmy. Tu oczywiście przede wszystkim był to zespół, z którym mam przyjemność pracować, wspaniali graficy i mój szanowny kolega, który również razem ze mną odpowiada za setup i optymalizację kampanii. Przede wszystkim format pionowy. Format poziomy wydaje się marnotrawstwem przestrzeni, chyba że robimy tam jakieś na górze człowieka, który coś mówi, ale formatem dominującym, formatem jedynym, który jest właściwie sensowny, to jest format pionowy. Callouty, czyli tekst na ekranie, wydają się też również bardzo istotne, czy to w jakimś kolorowym polu, czy to po prostu takie, które mają przyciągać uwagę. Voice over z syntezatora sprawdza nam się najlepiej. Muzyki używamy właściwie tylko z commercial library, no my raczej nie chcemy tutaj wchodzić na ścieżkę wojenną, przede wszystkim z naszym legal teamem, bo to się nigdy dobrze nie sprawdza. Ważne jest też low production value. Tymi reklamami musimy rotować szybko, średnie czas życia to jest około tygodnia, więc mniej więcej taki mamy cykl produkcji, taki musimy mieć cykl produkcji, żeby to miało sens. No i jakby długość, która jest najlepiej sprawdzająca się, to jest około 21 sekund. No i co dalej? Dalej. Wolf facts, 2.5. Did you know that wolf can't well? How it is even possible? Brew, because of evolution. You can't weld with claws. Wolf fact. So, you are an assassin? Yeah. Are you good at it? Games you got to play part 21. The Wolf Online Simulator. Dive into the world of wild wolves and live your life as one of them. You can try your strength in cooperation or player versus player mode. Develop attributes and upgrade skills to become the alpha. Start your journey and download now. Games you got. Tu oczywiście kontynuujemy to, co nam działało. Fakty ze spawaniem przez wilka no, są trochę dla śmiechu, ale trochę nie, bo na pewno to sprawdzimy. No, w przypadku Evil Lansów skopiowaliśmy pomysł, który nam działał na wilku, czyli so you are a wolf, are you good at it? To też jest jeden z trendów i na wilku sprawdziło nam się świetnie, więc będziemy go testować również na Evil Lansach. No i kilka dobrych praktyk, które nam się udało ustalić do tej pory, jeśli chodzi o puszczanie kampanii na TikToku. W przypadku instalacji budżet to powinno być 50 razy koszt instalacji, czyli jeśli instalacja kosztuje dolara, no to budżet dzienny minimum $50. W przypadku App Event Optimization i Value Based Optimization to jest minimum 10 razy koszt zakupu. 3 do 5 kreacji per ad grupa, więc my oczywiście jako sprytni boomerzy puściliśmy 10, bo dlaczego nie? Okazało się, że one się wszystkie spaliły i tak naprawdę nie są do użycia przez no, długi czas. Żeby włączyć kampanię na zakupy, wystarczy jeden zakup z kampanii instalacyjnych, więc to jest o tyle proste. No i mamy tutaj wzór, który wiemy od TikToka, jak co jest istotne, jeśli chodzi o algorytm tego, jak wyświetlają się reklamy, czyli mamy bid, czyli to, ile płacimy, razy ECTR, ECVR, czyli to są metryki typowo kreacyjne, dwa razy w tym wzorze, dlatego kreacje są turbo istotne. I tak jak mówię, kreacja jest najważniejsza.
to, o czym trzeba pamiętać, że tych kreacji trzeba mieć dużo. One się bardzo szybko palą, trzeba ich mieć, produkować je często, dlatego warto nie poświęcać na to być może jakieś szczególnie dużo zasobów, zwłaszcza jeśli nie mamy teamu 40-osobowego designerów, którzy mogą to robić. No i samemu trzeba korzystać z TikToka. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? No, że ja chcę, bo to jest w sumie fajne i rozrywkowe i bardzo przyjemne. I to właściwie tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Jeśli nie macie pytań, to zapraszam do kontaktu. Można nas znaleźć na social mediach, można do nas pisać. Możecie mnie znaleźć na LinkedInie. Bardzo chętnie. Zacznę od tego pierwszego. Jak wygląda w takim razie kwestia tych praw autorskich, skoro tylu reklamodawców korzysta z popularnych utworów? To jest bardzo dobre pytanie. TikTok jakby wije się do odpowiedzi, twierdzą, że nie można i myślę, że dopóki nie będzie jakiegoś dużego pozwu albo jakiejś takiej sytuacji, to będzie szarą strefą cały czas. No zresztą szara strefa w reklamach gdzieś tam zawsze występuje, natomiast no, ja jakby wychodzę z założenia, że raczej wolę robić to, co jest dozwolone, niż gdzieś tam poruszać się w szarej strefie i wyciągać co najlepsze z tego, co mam dostępne, niż kombinować na boki, zwłaszcza, że jest jeszcze dużo rzeczy, które możemy zrobić, zanim sięgniemy po tą muzykę komercyjną. No, oczywiście zakładam, że no, są na przykład reklamy Marvela, to jest gra chyba pecetowa, konsolowa, która leci z kawałkiem Metaliki. No zakładam, że oni mają wykupione prawa i pewnie część reklamodawców kupuje te prawa do muzyki i być może tak z tego korzystają, natomiast nie mam informacji, żeby to potwierdzić lub temu zaprzeczyć. A jak to się ma typowo na typowo polskim rynku? My robimy przede wszystkim poza polskim rynkiem, bo no, Polska nie jest, powiedzmy, dla naszej kategorii gier jakimś kluczowym rynkiem. Jest dosyć mały. Użytkownicy, powiedzmy, ze Stanów, z Korei czy z Japonii są dużo, dużo bardziej wartościowi niż tacy z Polski, więc nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie jakoś bardziej precyzyjnie. Jak ustalić budżet na pierwsze reklamy testowe? Tak naprawdę to jest pytanie do tego, jaki mamy koszt pozyskania gdzie indziej. Jeśli mamy, powiedzmy, nie wiem, $2, to tak jak według tego schematu, który podaje TikTok, 50 razy bid, czyli 50 razy koszt pozyskania realistyczny, to jest około $100 dziennie. Tak ja do tego podchodzę właściwie w większości kanałów. Okay. Czy opłaca się reklamować, nie mając jeszcze gry, a posiadając tylko asety? A jeśli tak, to gdzie można wtedy ich zatrzymać? No to jest takie trochę pytanie o jakby wishlisty steamowe i robienie reklam pod wishlisty. Powiedziałbym, że niekoniecznie, bo zależy jaki jest cel biznesowy, co chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy gdzieś sobie ludzi zapisywać do newslettera, czy nie wiem, zapisywać ich, zachęcać do obserwacji social mediów, spoko, ale nie wiem, czy to jest cel biznesowy, który jest jakkolwiek mierzalny potem, jaką to ma wartość. Ja wychodzę z założenia, że dla mnie liczy się zwrot z inwestycji, czyli wkładam x pieniędzy i to x pieniędzy ma za czas określony przynieść x plus n pieniędzy, więc myślę, że raczej skończyłbym, zwłaszcza jeśli chodzi o gry mobilne, skończyłbym grę i dopiero potem ją reklamował. Co z muzyką komercyjną na kanale YouTube? Rozumiem, że mówimy tutaj o muzyce, która jest dostępna w obrębie biblioteki YouTube, więc no, jak sama nazwa wskazuje, ona jest dostępna tylko tam i zresztą Google też raczej nie pozwoli na użycie jej poza samym YouTube'em. Okej, okay, następne. Czy sugerowałbym użycie innej kreacji już po pierwszym dwóch dniach od momentu, kiedy wyniki kampanii zaczynają spadać, czy miałeś jakiś inny case, gdzie ten pik kampanii trwał więcej niż 2 dni? Tak naprawdę no, obserwowaliśmy oczywiście ROAS, jak on się rozwijał dzień po dniu, no i mniej więcej po 5-6 dniu te kreacje już należało wymieniać, ten ROAS już spadł, oczywiście skala poleciała dużo szybciej, więc polecaną praktyką, jeśli jeszcze nie jest kampania całkowicie spalona, to jest dołożenie nowej adgrupy, zatrzymanie starej adgrupy, czyli 3-5 nowych kreacji, nowa adgrupa i w ten sposób. Okay. Warto robić reklamy nie w trendach, ale takie kreacje, które mogą stać się trendem. Chciałbym, bardzo bym chciał.
tak, żeby moje kreacje były trendem. Natomiast do tego jeszcze nie doszliśmy. Obawiam się, że albo musielibyśmy być turbo odkrywczy, jeśli chodzi o fajne rzeczy, co oczywiście wymaga czasu i cierpliwości, bo team mamy doskonały, który na pewno jest w stanie to wyprodukować. No i plus sporego budżetu jednak, żeby sporo osób to zobaczyło. Mhm, super. Dobra, chyba nie mamy na ten moment pytań. Wrzuciłam wam, gdyby ktoś nie zostawał na kolejny wykład, to wrzuciłam wam ankietkę. Łukasz, bardzo, bardzo dziękuję. Super wykład. Dziękuję również. I do zobaczenia. A teraz poprosimy Grzegorza, żeby się nam tu... O, poczekaj jeszcze, Łukasz. Jesteś tak? Tam jeszcze? Zostało jedno pytanko, a Grzegorz, ty możesz się włączać powoli. Ile kreacji rekomendowałbyś mieć przygotowanych, żeby wystartować kampanię na około, na około jeden miesiąc? Jeden tytuł stawiam, że około 20-30 kreacji dobrze byłoby mieć. Przy założeniu oczywiście, że będzie wyglądało to tak jak u nas, no i u innych reklamodawców, z którymi rozmawiałem, gdzie ten czas życia kreacji wynosi od tygodnia do maksymalnie dwóch, więc licząc 3-5 kreacji per ad grupa razy 4 wymiany, no to liczymy mniej więcej 20 kreacji plus jakiś drobny zapas, czyli powiedziałbym, że 30.